Zofia Naukowska, granica, rozdział 27 Po owym wieczorze i strzałach na placu przed ratuszem nastały dni niedobrej ciszy. Na krańcach miasta odbywały się jeszcze masówki robotnicze. Dały się przecież rozpędzać łatwo i po cichu. Nie było dnia, żeby kogoś nie aresztowano. Wśród aresztowanych na ostatniej masówce był Marian Hąźba. W pismach miejscowych Echa zajść pod magistratem odzywały się jeszcze niekiedy. Nazwiska zabitych robotników ustalono ostatecznie. Pogrzeby odbyły się jednego z tych dni o świcie i przeminęły w zupełnej ciszy. Według niwy pierwszy strzał padł z tłumu. Na zajutrz sprostowano, że strzelał niezwolniony robotnik od Hetnera, Weiss, jak podano pierwotnie, tylko znany policji, sądownie karany osobnik nazwiskiem podebrak. W tydzień po wypadkach zmarł w szpitalu jeden z ciężej rannych uczestników manifestacji, Borbocki Franciszek, przed niedawnym czasem zwolniony z więzienia. Ranne dwie osoby spośród przechodniów powoli wracały do zdrowia. Ziębiewicz całymi dniami przebywał teraz w biurze, albo wyjeżdżał z domu, gnany swym niepokojem. W mieście zaczynano mówić, że rozkaz użycia broni wydany został za sprawą Ziębiewicza. Istotnie, pierwsze strzały padły owego wieczoru chwilę po jego przyjeździe. Naprawdę jednak sprawa zdecydowała się już przedtem, była gotowa, zanim przyjechał. Jednego z tych dni Ziembiewicz miał Szczechlińskim gwałtowną scenę. Gdy wychodził z jego gabinetu, woźny słyszał te słowa Z jakiej racji? Jak to? Teraz chcecie zwalić to na mnie. Ostatniego dnia, gdy siedział w biurze, przełączono do niego telefon doktora Lefelda. Doktor donosił, że tej nocy niestrzępowa wzywała go telefonicznie z podmiejskiej apteki do Justyny. Alarm okazał się przesadzony. Płukanie żołądka wystarczyło. Więc nie ma niebezpieczeństwa? Zapytał Zenon ochrypłym głosem. Było tak, jakby przez cały czas to tylko przewidywał, tego jedynie się bał. Nie, nie, uspokajał Lefeld. Jest zdrowa. Już dziś zresztą posyłam tam pielęgniarkę. Co to było? Dopytywał się Zenon. Jodyna. Niewielka ilość. Pojechał wprost do Justyny. Leżała znowu w łóżku. Powiedziała, że nic ją nie boli, że nienawidzi tego doktora, że przyjechał z drugim, przemocą zakładali jej rurę do gardła, wyrabiali z nią okropne rzeczy. Dlaczego oni mnie nie zostawią w spokoju? Co im do mnie? Deski podłogi były wilgotne, jak po niedawnym myciu. Czuć było lekarstwami. Zenon rozglądał się po pokoju. Ta kobieta nie przyszła? spytał. Była, ale jej nie chcę, żeby tu mnie pilnowała. Zenon robił jej wyrzuty, był szorstki, odpowiadała pochmurnie i gniewnie. Rzecz szczególna, że wydawała mu się normalniejsza niż tamtych dni. Miała niedużą żółtawą plamę w prawym kąciku ust. Słuchaj, widzisz przecież, że robię wszystko, żebyś była zdrowa. Powiedz wreszcie, czego chcesz. Twoje postępowanie jest niemożliwe. Nie mam ani chwili spokoju. To się mną nie zajmuj, zostaw mnie. Dlaczego to ja nie mogę robić, co mi się podoba? Ale dlaczego mnie męczysz? Za co się mścisz? Powiedz, o co ci chodzi? Patrzyła w sufit, nakrywała sobie rękami oczy, przesuwała palcami po czole. Nie odpowiadała. Z rozmów z Lefeldem, przed którym nie ukrywał już nic, Zenon wiedział, jaki jest podkład jej choroby. Zrobiłaś wtedy, co sama chciałaś. Samaś tak zdecydowała, nie namawiał cię nikt. Przecież mogłaś mieć dziecko i wiedziałaś, że też byłbym cię bez pomocy nie zostawił. Jak to? Wiedziałam, tego już nie mów, a te pieniądze, coś mi dał wtedy? Twarz jego pociemniała. Wstał powoli i podszedł do niej ze spuszczoną głową. Dlaczego tak mówisz? Przecież liczyłem się z tym, że chcesz dziecka. Ciągle ci powtarzałem. Usiadła na łóżku. Była w białej, grubej koszuli perkalowej bez rękawów. Ręce miała cienkie, jak w letnich sukienkach w bole Boży. No, właśnie wiedziałeś, że go chciałam, żeby żyło, żeby aby żyło rozpłakała się i łzy ocierała nie dłońmi, tylko całymi zgiętymi w łokciach rękami. Aleś mi dał pieniądze na to, żeby się popsuć. A co miałem robić, Justyno? Miałem ci nie dać? Co byś wtedy powiedziała, jakbym ci nie dał? Łzy jej oschły, oczy zrobiły się ciemne i błyszczące. Siedząc, założyła ręce na ramiona, łokcie oparła na podniesionych pod kołdrą kolanach i tak skulona kiwała się w takt mówionych słów. Naturalnie, żeś mógł nie dać. To by ono teraz żyło. Sameś wiedział przecie, że już był nie czas. I ta akuszerka dlatego tyle policzyła, że było późno. Tylko się za takie pieniądze podjęła. Gdybyś ty chciał, to byś był nie dał tych pieniędzy. Od tych jednych pieniędzy wszystko poszło. Moja choroba i ten mój bzik. Miałeś się ożenić, to dałeś, co m chciała. Żeby się mnie tylko aby z drogi pozbyć. Zapłakała znowu i płacząc, uderzała się niecierpliwie po twarzy małymi, zaciśniętymi pięściami. I po co mnie ona wtedy wołała? Po co mnie to wszystko mówiła? Czy to jej była rzecz między mnie i ciebie stanąć? Mnie o tobie wszystko mówić? Czy to ty sam nie mogłeś mi powiedzieć, że się masz żenić? Miała kamienicę, była bogata. Dopiero wtedy zrozumiała, jakieś mnie zwiódł. Taki się zrobiłeś wcale nie ten człowiek, całkiem obcy. Patrzyła na niego długo, oczy jej się zamgliły, złagodniała, spytała cicho, Czy ty się mnie nie boisz, Zenon? Czy ty się mnie nie boisz, mój drogi? Ja się dziwię i dziwię. Dlaczego się dziwisz? Że ty tu jeszcze przychodzisz, że masz tę śmiałość. Zamyśliła się i mówiła śpiewnie, przerywając sobie westchnieniami. Przecież nie ma tej nocy, żeby mi się nie śniło. Budzę się co i raz. A jak znowu zasypiam, to mi się zaraz te różne twarze pokazują. Miny robią, wykrzywiają się, straszą mnie i straszą. Głosy słyszę, do tego stopnia już przyszło, że głosy ludzi słyszę, a ludzi tu nie ma. To są głosy umarłych, ale ja ich nie poznaję, czyje są. Jeszcze wczoraj wieczór słyszałam, jak tu mówiło: weź go i zabij, weź go i zabij. Stał naprzeciwko niej przy łóżku, obiema rękami trzymał zimną sztabę poręczy, patrzył i słuchał, nie mógł oderwać od niej oczu. Nie wiesz ty temu, Zenon, że ja jestem dobra, żebym nie pamiętała, jakiś był, żebym sobie ciągle a ciągle nie mówiła, że szkoda twojego życia. Ale odkąd mnie to już po głowie chodzi, odkąd ja myślę, że już na moją mękę nie ma innego sposobu, tylko żeby ciebie nie było. Tak ją zostawił, rozmarzoną i wzdychającą. Z honzebiańskiego przedmieścia pojechał na drugi koniec miasta po doktora Lefelda. Domagał się natychmiast tej pielęgniarki. Wreszcie odnalazł ją sam, wysłuchał wyjaśnień, że wróciła do domu tylko po rzeczy, zobowiązał do łagodnego traktowania chorej i z pakunkami odesłał na miejsce. Kiedy wrócił do domu, był już zmierzch. Tego dnia Elżbieta znowu znalazła w swej poczcie kopertę adresowaną pismem maszynowym, a w niej cieniutkie, przeźroczyste płatki bibuły, szczepione drucianą sprzączką. Linotypowa odbitka była zamazana i w wielu miejscach nieczytelna. Była sama w domu, zatrzymała się w miejscu, gdzie rozdarła kopertę w jadalni pod oknem i czytała stojąc. To, co czytała, wydawało jej się jakby wymyślone, zbyt dziwne. Odbywało się w ukryciu i w ciemnościach szło o to, aby nikt nie mógł przyjść na ratunek. Było umotywowane potrzebą doraźną, wbudowane w całość życia, uporządkowane. Bez tego nie można było odkryć winnych. Bez tego nikt by się do niczego nie przyznał. Przeczytała i wróciła do miejsca, gdzie było napisane, że buty wkłada się zaraz po tym, bo inaczej nogi tak puchną, że nie można butów włożyć wcale. Potem czytała słowa Nie obchodzi mnie moja przyszłość. Ten miał dwadzieścia jeden lat i jego przyszłość obliczona była na dni. On pierwszy został stracony. Przyprowadzili go z więzienia na salę sądową, Powiedział, że nie obchodzi go jego przyszłość i odprowadzili go znowu do więzienia, a potem wyprowadzili go na stracenie. Wciąż koło niego byli ludzie. To się działo w otoczeniu ludzi. Nie był sam. Ta ciemność, w której odbywa się tamto, jest zresztą niematerialna. Może się tam świecić żarówka uczepiona zakopconego muru z cegieł. Może też lampka oświetlać z góry izbę, której ściany do pewnej właściwej wysokości powleczone są ciemnobrązową farbą olejną, żeby nie było widać plam. Ciemność polega na tym, że nikt nie może tam przyjść z pomocą i że są tam ludzie, którzy mogą to robić. I ten mrok jest czymś spod podłogi, jak sutereny, baraki, szpitale, domy noclegowe, przytułki, zakłady poprawcze, w których zamyka się ludzi za karę, że się włóczą, że żebrzą, za karę, że są bezrobotni, że są głodni, bo ich życie jest winą. Gdy jeszcze stała na tym miejscu, przyszedł Zenon. Był blady, przez ostatnie dni zaostrzył mu się nos i koło ust zrobiły dwie fałdy. Co robisz? Spytał. Znów są te kartki, powiedziała, nie pokazując mu ich zresztą, ale wziął je ze stołu sam. Przeglądając niewyraźny dróg, krzywił się, wzruszał ramionami, wreszcie cienkie papierki odrzucił na bok. Gniewało go, że ona bierze to na serio. Ty się tym przejmujesz, naturalnie. Chodził po pokoju i mówił rzeczy odpowiadające tej sytuacji. Jego świadomość organizowała się błyskawicznie do obrony. Rzecz była w tym, że to nie mogło być prawdą. Rzecz była w tym, żeby w to nie wierzyć, żeby na to nie przystać. Byle jakie słowa wystarczyły. Nie przerywała, pozwoliła mu mówić, do końca to ze sobą załatwić. Widziała, jak przekonywał sam siebie. Widziała, że szło mu to jak spłatka. Nie czytał zresztą tego, z góry wiedział, co tam może być. Niechętnie patrzył, jak pomięte kartki wygładziła i ułożyła znów na stole. Twarz miała poważną i upartą. Myślała zapewne, że ktoś to pisał w ukryciu, odbijał w pośpiechu, że się ktoś robiąc to narażał. Jesteś jeszcze wciąż tą samą sentymentalną panienką z ulicy Staszica, mówił. Cóż ty sobie wyobrażasz, w czym ty żyjesz? Posłuchaj, co ci powiem. Właśnie teraz wyszło na jaw. Wiesz, co się stało z tym Gołąbskim, który w swoim czasie dość tajemniczo zniknął z waszej sutereny? Przypominasz sobie może, było takie zabójstwo na Honzybiańskim Przedmieściu, na tym pustym placu za Hutą, jeszcze przed moim przyjazdem. Trupa nie rozpoznali wtedy, był zupełnie zmasakrowany. Dopiero ostatnio wynikło z zeznań, że to oni tam się z nim załatwili po cichu. To był jakiś łajdaczyna zresztą. Ale może i on też miał ideę, zwłaszcza z początku. To już ostatni, powiedziała. Jaki ostatni? spytał. Ostatni z tych ludzi spod podłogi, bo pewno wiesz, że ten nieprzytomny, co wczoraj umarł w szpitalu, to Borbocki. Uniósł się, mówił gwałtownie, zmienionym głosem. Czytam naturalnie, że czytam wszystko. Inni też czytają. A teraz każdy zrzuca siebie odpowiedzialność. Albo ja wiem, kto pierwszy strzelał, tego się nigdy nie wie. Rzecz zawsze tak samo wygląda. Tłum jest niewinny, bo chce pracy. My jesteśmy niewinni, bo nie mamy dla nich tej pracy. A kto jest winny, nie wiem. I nie czuję się w tej chwili dość dobrze usposobiony, by to z tobą rozważać. Zenonie, powiedziała, ja wiem, że się męczysz, ale tak nie powinieneś mówić. Więc co? Przerwał. Więc miałem się tu dać zatłuc, dlatego że oni mają ideę? Państwo jest także ideą. Jest to ostatecznie sposób, w jaki chcą być ze sobą ludzie. To jest zrobione przez ludzi dla ludzi. Krzyczą tu o przemocy, o dyktaturze i więzieniach. Czy nie jest śmieszne, że mówią to właśnie oni? A co czynią sami z chwilą, gdy dorwą się do władzy? Robią sobie i wojsko, i policję, i więzienie. Robią te same rzeczy z innymi nazwami. I przede wszystkim robią Państwo. Zenonie, Zenonie, przerwała z Lękiem. Ty nie widzisz tego, ty zapomniałeś, ale wszystko, czego nie chciałeś, jest teraz po tej samej stronie co ty. Zupełnie już spokojnie wyjaśnił. Jeżeli chcesz, świat jest rzeczą okropną. Dobrze, świat jest miejscem zbrodni. Tak, to masz wszędzie. I tu, i tam, wszędzie na ziemi. Cóż z tego? Po obu stronach, po tej i po tamtej, są znowu ludzie, zwyczajni ludzie, chcący tego samego władzy i krwi. Ach, nie o to chodzi! Może mi chcesz znowu coś powiedzieć o miłości, którą należy się rządzić, o drugim człowieku, tak? Był teraz znudzony i wyniosły, był sztuczny. Stojąc, przerzucał numery gazety, zaglądał tu i ówdzie z ironicznym skrzywieniem nie. Chodzi o to, że musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą. Granica, mruknął i wzruszył ramionami. Granica, roześmiał się. Tobie też nieświetnie się udało, gdy raz próbowałaś kierować się względami na dobro drugiego człowieka. O czym chcesz mi powiedzieć? spytała. Popatrzył na zegarek, spieszył się. Można być tylko tym, czym się jest, moja droga. Nic więcej nie można. Przed odejściem powiedział: „Spalto przecież, niech się to nie plącze po mieszkaniu”. I ruchem palców popchnął po stole pomięte kartki maszynopisu. Wziął palto i czapkę i wyszedł z domu. Nie pojechał jednak do miasta. Odprawił szofera, chodził po pustym parku. W ciemnościach miotał się wiatr. Było ciepło, nagie i wilgotne gałęzie chrobotały nisko nad głową. Zenon usiadł na ławce i niewiele wiedząc o tym przesiedział tam parę godzin, patrząc z daleka w okna swego domu. Świeciło się na górze w pokoju dziecka i na dole w pokoju matki. Okna sypialni były ciemne. Przeczekał jeszcze godziny, gdy świeciło się w jadalni. Uczył dreszcze i dźwignął się z ławki. Obszedł znowu cały park. Gdy wrócił do domu, było już późno. Na dole znalazł panią Żancie. Siedziała w tak zwanej bibliotece, na fotelu przy kominie. Ogień się już nie palił, zasuwa była zamknięta. Z czeluści zadymionych cegieł szło ciemne, suche ciepło. Często wieczorami można ją tu było znaleźć. To miejsce przypominało jej salon w Bole Boży. Jeszcze mama się nie położyła? Rano mama wstaje, Bóg wie kiedy, wieczorem nie idzie spać. Kiedy mama właściwie śpi? Odpowiedziała z uśmiechem. Dosyć się w życiu naspałam. Starzy ludzie potrzebują mało snu. Zatrzymał się na chwilę przy jej fotelu. Później usiadł na małej ławeczce blisko niej z łokciami opartymi o kolana. Przyjrzała mu się. Źle wyglądasz. Jesteś zmęczony? Tak, gdybyś wiedziała, ile mam kłopotów. Wiem, dziecko, wiem. Nie jesteś człowiek zwykły. To trudno. Jesteś na świeczniku. Cóż to dziwnego, że masz nieprzyjaciół? Siedział milcząc, zgarbiony. Przypomniał sobie, jak mu kiedyś mówiła w bole Boży, przekonasz się, że nikt na świecie nie może ci być bliższy niż rodzice. I to, co wtedy pomyślał, że chwila, gdy się o tym przekona, będzie jakąś najgorszą chwilą jego życia. Wiem, że masz nieprzyjaciół, ale poczekaj. Przyjdą oni jeszcze do ciebie, przyjdą. A pomyśl tylko, coś już na swoim stanowisku zrobił. Naprzód te domy. Czy to twoja wina, że ci cofnęli pieniądze? A pomoc dla bezrobotnych. Sam ją przy magistracie stworzyłeś. Nie starcza dla wszystkich, pewnie, ale skąd masz wziąć? Kto może od ciebie wymagać? Wyciągnęła rękę, pogłaskała go po włosach i chciała głową jego przyciągnąć do siebie, ale uchylił się i pocałował tylko jej rękę. Tego nawet nie wiesz, że od twoich drzwi nikt z niech pan Bóg opatrzy, nie odejdzie. Jak ciebie nie ma albo Elżbiety, to ja zawsze jestem. I co tu różnych resztek z obiadu, co tu kawałków chleba co dzień się wydaje, to byś nawet nie uwierzył. Sama Juziowa jest dobra kobieta. Bez szklanki herbaty gorącej w to zimno żadnego biednego nie wypuści. Gdybym na przykład umarł, powiedział, to by mama o mnie tak później mówiła, prawda? Powiedziała jak dawniej. Nie pleć, nie pleć, Zeniu. Co ci do głowy przychodzi? No widzi mama, a to wszystko byłaby nieprawda. Wstał, powiedział jej dobranoc i dodał — Widzisz, to właśnie wszystko jest nieprawda. Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my. Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest. Poszedł na górę. Elżbieta także nie spała. Gdy usłyszała, że przyszedł, wróciła z pokoju dziecka. Nie była rozebrana, miała tę samą co w dzień spódnicę i bluzkę niebieską, pogniecioną teraz i pomiętą. Ręka odgarnęła włosy, które spadały jej na oczy. Widoczne było, że musiała zasnąć w ubraniu. Zrobiło mu się jej żal, jak przed chwilą była mu żal matki. Nade wszystko przecież targała nim myśl o obłąkanej dziewczynie na przedmieściu, Gotów był płakać, myśląc o tym, jak się tam tak broni przed swą ideą natrętną, jak szuka przed nią ratunku w tej małej ilości jodyny. Pomyślał, że śpi tam teraz z tą obcą kobietą, która jej pilnuje, i wzruszył się znowu. Nerwy, nerwy, mruknął. Patrzyła na niego wyczekująco, niepewna i smutna. Może się położysz? zapytała. Czy co jadłeś? Był bardzo podniecony i nie mógł tego opanować. Powiedział Elżbiecie, że Justyna próbowała odebrać sobie życie. Ale żyje, dodał zaraz. Chwilę milczeli. Elżbieta czekała, czego jeszcze będzie od niej żądał, ale on nic nie żądał tym razem. Gdybyś nie była jej wtedy wezwała, to wszystko to nie byłoby się z nią stało, co jest dziś. Elżbieta zakłopotała się, coś nawet jakby zaczęła na sobie przygładzać i porządkować. No skądże mogłam wiedzieć, jak mogłam przewidzieć? I nagle powiedziała z wyrzutem, Przecież ona nie miała nawet pojęcia o moim istnieniu. Właśnie tego nie pomyślałaś. Chodził po pokoju, zatrzymywał się na chwilę przy oknie, by spojrzeć w ciemny park, jakby tam kogoś upatrywał i nic nie zobaczywszy w ciemnościach, chodził znowu. To było szaleństwo wtedy ją wzywać, powiedział nieoczekiwanie podniesionym głosem, prawie krzyknął. Nigdy właściwie nie rozumiałem, dlaczego to zrobiłaś, co miałaś na celu, co chciałaś przez to osiągnąć. Jak to, Zenonie, ty się pytasz, ty. Przecież nie mówiłaś mi wcale, że chcesz to zrobić. Powiedziała ciszej, jakby przywołując go do porządku. Wyrzekałam się ciebie dla niej. Powiedziałam jej, że jesteś wolny. Widzisz, widzisz, nie rozumiem. Musiałam chyba wiedzieć, przed czym mam ustąpić. I ciszej dodała. Nie mogłam inaczej. Zatrzymał się przed nią. Robiłaś wszystko, żeby być ze sobą w porządku. A widzisz, to nie o to chodzi. Cierpienie wcale nie jest usprawiedliwieniem. Zenonie, robiłam, co myślałam, że trzeba, co było najtrudniejsze. Tak się zawsze wydaje, że to, co trudne, jest właśnie dobre. A tymczasem dotąd przecież dla niej samej nie zrobiliśmy nic. Dotąd właściwie w tym wszystkim wciąż siebie tylko mieliśmy na uwadze. Nie ja. Nie ja! broniła się, po raz pierwszy zrywając z nim solidarność. Ty także. Poczekaj, przecież myśmy niczego się nie wyrzekli, myśmy zachowali wszystko, ale to na jej zniszczeniu wyrosło to, co jest między nami. Tak to było i tak to jest do dziś. Zdawało się, że zrozumiała wreszcie. Wstała, jak gdyby miała odejść, popatrzyła na niego i zawahała się. Nie szukała już odpowiedzi, ani nawet ratunku. Nie było o co się wspierać, nie było ważne, z czyjej winy wynikło to, co jest.